Drogie siostry, drodzy bracia, tytuł mojego zwiastowania, które sobie zapisałem, brzmi: Nie bój się ognia. Nie bój się ognia Jego obecności. Jest to odniesienie do góry, która płonęła ogniem Jego obecności. Za chwilkę do tego przejdziemy. Nie bój się ognia, który tak naprawdę na pewno Ciebie, mnie nie strawi, ale strawi grzech, ale strawi wszystko, co złe. Nie bój się ognia, więc nie uciekaj od tego ognia. Kochani, dzisiejsze słowo tak naprawdę będzie po raz kolejny chyba takim zachęceniem, takim wezwaniem do tego, aby przyjść bliżej prawdziwą, żywą, Bożą obecność. Kiedy w Izraelu był problem, kiedy Izrael był w złym położeniu, jest to sytuacja, kiedy Izrael po raz kolejny szemrał, po raz kolejny narzekał. To akurat była sytuacja, kiedy oni szemrali na brzeg mięsa. Wtedy Bóg przychodzi do Mojżesza i daje mu rozwiązanie. Ale to rozwiązanie jest naprawdę niesamowite, bo on nie mówi mu rzeczy praktycznych. Zrób to, a teraz ci daję taką radę. Tam jest inne rozwiązanie. Mojżeszu, sprowadź 70 starszych w Bożą obecność. To jest rozwiązanie. Prowadź ich w Bożą obecność. Przyjdźcie do namiotu zgromadzenia, a ja ich się tam dotknę. Przyjście w Bożą obecność rozwiązuje ten problem. Więc dlatego chcę mówić o tym, byśmy przychodzili w Bożą obecność. Kiedyś nastąpiło to w tamtej sytuacji, kiedy Duch Boży stąpił na nich, kiedy Duch Boży ogarnął tych ludzi, którzy byli w namiocie zgromadzenia, okazało się, że dwóch z nich nie doszło tam z jakichś tam przyczyn. Pozostali w obozie. I tam w obozie również zaczęli prorokować, tam w obozie Bóg na nich stąpił. I ktoś doniósł o tym Mojżeszowi i Mojżesz mówi takie słowa: oby Pan na cały lud złożył swego ducha. Oby Pan na cały lud złożył swego ducha. To jest takie prorocze. To było niemożliwe w Starym Testamencie. Ale Mojżesz wiedział. Mojżesz wiedział, że to jest coś, co rozwiązałoby wszystko. Gdyby cały lud był w Jego obecności, gdyby cały lud był w miejscu, gdzie jest Bóg, gdyby Go mogli słuchać, przeżywać, doświadczać. Ale wiecie, to, co było kiedyś niemożliwe, bo Stary Testament, kiedy to było w sercu Mojżesza, jako pragnienie, jako taka determinacja, to dziś to jest możliwe. Rozumiemy? To dziś jest możliwe. Bo dzisiaj to jest dla każdego. Absolutnie dla każdego. Więcej. Bóg się o to domaga. Więcej. Bóg się o to dobija. To znane słowo z objawienia. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Nawet nie pukam, ale kołaczę. To jest pukanie, ale takie z determinacją. Wiesz, że dziś Bóg puka do mnie, do ciebie, z taką determinacją, żebyś mu otworzył, żebyś go wpuścił, żebyśmy mogli z nim wieczerzać. To jest nic innego, jak obraz wejścia w jego obecność. Ale tam dalej jest napisane: jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dwa warunki. Jeśli ktoś usłyszy i otworzy. Wiecie, czasem ludzie nie słyszą, bo są tak zabiegani, bo są tak zalatani, bo mają tyle rzeczy, że nie słyszą, jak Duch Święty puka. Ale myślę, że większość słyszy. Tylko udaje, że nie słyszy. Słyszy. Ma świadomość w sercu, że to Duch Święty puka i zaprasza go do relacji z Nim. Tylko że nie ma czasu. Woli nie słyszeć. Woli udawać, że nie słyszy. I nie ma tego drugiego kroku. Nie otwiera. Moi drodzy, myślę, że to jest potężny problem. Myślę, że to jest jeden z podstawowych naszych grzechów, jeśli już tego terminu się możemy trzymać. Jeśli nie słuchamy Boga. Jeśli nie wchodzimy w Jego obecność, kiedy On nas do tego zaprasza, a zaprasza nas cały czas. Czym jest Boża obecność? Skoro chcę o niej mówić,
Skoro już nieraz o niej jest mowa na tym miejscu, zdefiniujmy sobie, czym jest Boża obecność. Czym jest wejście w Bożą obecność? Bo nie wiem, może ktoś myśli, że to jest coś, nie wiem, takiego nadprzyrodzonego, jakiegoś mistycznego, jakiegoś takiego nieosiągalnego, jakiegoś takiego dziwnego. A to jest coś najprostszego. Zobaczmy na Mojżesza. To nam wyjaśni też tej postaci, tej będę dzisiaj się troszkę trzymał. Oto Mojżesz, jak wiemy, spotykał się z Bogiem. Mojżesz wchodził w Bożą obecność. Zgadzamy się? A w jaki sposób? Po prostu miał namiot, który stawiał poza obozem, w miejscu cichym, w miejscu spokojnym, poza zgiełkiem. I tam do niego przychodził. To było jego regułą. Nie tylko wtedy, jak miał problem. Po prostu przychodził. Reguła, codzienność. Do tego miejsca przychodził. I tam zaczynał się modlić, tam zaczynał szukać Boga. I wtedy przychodziła Boża obecność. Zwróćcie uwagę, że tej Bożej obecności tam nie było jeszcze wcześniej. Przychodziła Boża obecność, tak jest napisane w Bożym Słowie. Do tego namiotu zgromadzenia, gdzie Mojżesz przychodził poza obóz się modlić. Kiedy on tam wchodził, przychodził Pan. Przychodził obok. I wtedy on z nim rozmawiał. I wtedy Bóg zstępował na to miejsce. I wtedy miał objawienia tego, co ma robić, jak ma funkcjonować, jak ma żyć. Czy mamy takie miejsce? Czy mamy, nie wiem, swój pokój, kuchnię, sypialnię, kotłownię, strych, las, łąkę, cokolwiek? Moi drodzy, chcę dziś mówić o dwóch grupach ludzi. Jedna grupa to ta, która bardzo jest stęskniona za Bożą obecnością, jej szuka, a druga wręcz odwrotnie. I o konsekwencjach takiej postawy. Moi drodzy, mam świadomość, że dzisiaj jesteśmy na może różnym poziomie. Wierzę, że mnóstwo z was, to co będę mówił, to po prostu przeżywacie. To jest waszą codziennością. I nie odbierzcie tego, że ja nie wiem, komuś chcę wytykać coś palcem. Absolutnie. Ale mówię to w kontekście takim. Jest więcej. Jest więcej. Widzicie, Mojżesz, który był już w tak niesamowitym miejscu, razem ze starszymi, wyszli na górę, oglądali Pana. Ale tam w tym miejscu usłyszał Mojżeszu dalej. Chodź wyżej. Więc to jest słowo do każdego. Na jakimkolwiek jesteśmy poziomie, to jest słowo do każdego. Moi drodzy, na przykładzie czterech obrazów chcę to przedstawić. Najpierw wspomniany Mojżesz, to jest ta sytuacja, o której przed chwilką wspominałem, kiedy są przed górą, kiedy Bóg chce z nimi rozmawiać w ogniu. Tylko jeden werset przeczytam w tym momencie. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Bóg przyszedł do was, aby was doświadczyć. Przyszedł wywołać w was bojaźń przed nim, abyście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka. Tylko Mojżesz zbliżył się do gęstego obłoku, którym spowity był Bóg. Drugi obraz z Księgi Ezechiela. To jest miejsce, gdzie Ezechiel, prowadzony przez przewodnika, wchodzi w rzekę Bożej obecności. Wchodzi w rzekę, która wypływa z Bożego tronu. I przeczytam tutaj dwa wersety, 47 rozdział, werset 9. Dokądkolwiek ta rzeka dociera, tam zaczyna się roić od istot żywych. Uzdrawia ona wodę swoim nurtem i sprawia, że pojawia się wkrótce mnóstwo ryb. Od Engedi po Englaim stać będą rybacy. Urządzą tam suszarnię dla swoich sieci. Będą tam ryby takie jak w Morzu Wielkim i będzie tam ich naprawdę bardzo wiele. Tylko bagna i bajora będą słone. Potąd. Obraz trzeci. Bardzo znany z Nowego Testamentu. To jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Już myślę, że część wie, że chodzi o powieść o 10 pannach.
I czytamy, w środku nocy, werset 6, w środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne. Ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to. Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi się zamknęły. I ostatni, Rzymian 8:13. To słowo już dziś padło w czasie modlitwy. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, żyć będziecie. Cztery różne fragmenty, cztery różne obrazy. Kochani, spróbujmy wspólnie razem zastanowić się nad cechami wspólnymi dla nich, nad wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych czterech obrazów. Ja podam trzy rzeczy, które te obrazy łączą ewidentnie. W każdym z tych obrazów mamy dwie grupy ludzi. Prawda? Mojżesz, który jest reprezentantem jednej grupy, który wchodzi w Bożą obecność, no i lud, który nie wchodzi w Bożą obecność. Drugi obraz jest mowa o rzece. Jest to miejsce, czy znowu obraz Ezechiel jako reprezentant tej grupy, która wchodzi w tą wodę życia. I druga grupa ludzi, ona tu nie jest tak wprost nazwana, nie jest tak wprost opisana, ale wynika to z kontekstu, że to mogą być ludzie, którzy pozostają na brzegu albo też stoją w wodzie stojącej, bez przypływu, która w efekcie, jak to woda stojąca ma do siebie, zamieni się w bajoro, jak tu jest napisane, a potem w bagno. Trzeci obraz, chyba najbardziej oczywisty. Oblubienica, czy 10 panien. Mamy 10 panien, które się przygotowały, przepraszam, 5 panien, które się przygotowały, które zadbały o Bożą obecność, które zadbały i kupiły olej, no i 5 pozostałych, które tego nie uczyniły. I czwarty, to z Rzymian, co przeczytane. Mamy tutaj ludzi żyjących, troszczących się o to, by słyszeć głos Ducha Świętego. Troszczących się o to, żeby Duch Święty kierował ich życiem. Troszczących się o to, żeby Duch Święty do nich mówił i aby mu byli posłuszni. No i oczywiście druga grupa odwrotnie. Druga grupa, która nie szuka relacji z Duchem Świętym i postępuje po prostu w taki naturalny sposób, jak reaguje ciało. Więc to jest pierwsze podobieństwo. W każdym obrazie mamy dwie grupy ludzi różnie reagujących. Drugie podobieństwo. Cena. Widzicie, trzeba było jakiś koszt, jakiś wysiłek, jakąś cenę zapłacić w każdym z tych przypadków. W pierwszym podejść do ognia. W drugim wskoczyć do wody. W trzecim kupić olej. I w czwartym poddać się Duchowi Świętemu, by nas mógł, by ich mógł zmieniać. I trzecie podobieństwo, trzeci jakby mianownik wspólny, to jest efekt finalny. Jedna grupa żyje, jedna grupa żyje i to życiem obfitym, a druga życia śmierć. Moi drodzy, kiedy mówimy o wejściu w Bożą obecność, o troszczenie się o Bożą obecność, to nie jest opcja. To nie jest tak, że ktoś powie, no jedni sobie żyją tak, inni odwrotnie, a i tak się wszyscy w niebie spotkamy. Mam wątpliwości. I to wielkie. Gwałtownicy Boże Królestwo mogą posiąść. Ale przyjrzyjmy się najpierw tym czterem obrazom, postaram się bardzo krótko. Obraz pierwszy, który mówi o tej sytuacji pod płonącą górą. Bóg doprowadził ich do tego miejsca, zatrzymał ich w tym miejscu, dlatego że coś chciał zrobić. Po pierwsze, chciał zawrzeć z nimi przymierze, potem 24 rozdział to opisuje. Chciał dać im wiele różnych wskazówek, chciał dać im przede wszystkim dekalog, ale przede wszystkim chciał się z nimi spotkać. Chciał po prostu się z nimi spotkać. Moi drodzy, stawiam taką tezę.
Może ta teza kogoś zdziwić, ale postaram się ją później udowodnić. Tą tezą jest to, że Bóg chciał, aby cały lud, nie tylko Mojżesz, weszli na tą górę, ten ogień, Bożą obecność. Ktoś pomyśli, no jak to, jak to? No przecież czytamy tam o tym, że przecież Bóg nawet granicę postawił, że nie wolno się było zbliżać pod karą śmierci. Zobaczymy to za moment dokładnie. Ale idźmy po kolei. Pan Bóg najpierw zaczyna od wyznaczenia celu. Po co to wszystko jest? Po co ich zatrzymał? Po co chce im dać dekalog? Po co chce mieć z nimi przymierze? A jest to zawarte w wersecie 6, cały czas będziemy w rozdziale 19, drugiej Księgi Mojżeszowej. Rozdział 6, w zasadzie już połowa 5. Bóg wstawia cel. Będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Zobaczcie, moi drodzy, znamy te słowa skądś? Czy Nowy Testament nie przytacza tych słów? List Piotra o tym, że jesteśmy jego szczególną własnością, królewskim kapłaństwem, ludem nabytym i tak dalej. To już jest tutaj. I Pan Bóg mówi, to jest mój cel. I mówi to do Mojżesza, ale mówi co? Przekaż to ludowi. Nie tylko 70 starszym, przekaż to ludowi, bo to jest mój zamiar w stosunku do całego ludu. I od czego Bóg później rozpoczyna? Werset 10. Poświęćcie się. Wypierzcie swoje szaty. Oczyśćcie się. To jest warunek wstępny. To jest coś, od czego w ogóle można rozpocząć, by wchodzić w Bożą obecność. Ale pozwólcie, że w tym momencie nie będę tego wątku kontynuował, gdyż jest on bardzo obszerny i sobie zostawiam to na oddzielne kazanie, może nawet nie jedno. I obiecuję, że po nowym roku będę chciał do tego wątku właśnie oczyszczenia, świętości powrócić. Ale już tylko teraz sygnalizuję, że on jest na przodzie, że on jest warunkiem wstępnym. Więc idźmy dalej. Werset kolejny, to jest 12, 13. Wytycz ludowi granice dookoła. Powiedz, strzeż się wstępowania na górę. Nie dotykajcie też jej podnóży. Każdy, kto dotknie góry, będzie musiał umrzeć. Niech nikt nie dotyka jej ręką, bo zostanie ukamienowany albo przeszyty na wylot. Niezależnie od tego, czy to będzie zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Teraz uwaga. Dopiero gdy przeciągle zabrzmi róg barani, można będzie wejść na górę. Biblia Warszawska mówi jeszcze bardziej zdecydowanie. Wtedy niech wstąpią na górę. Wtedy niech wstąpią na górę. Zobaczcie, Bożym celem, Bożym nakazem było niech lud wstąpi na górę. Trudno zrozumieć, dlaczego tak było akurat, że przez jakiś czas nie wolno im było, przez jakiś czas była ona jakby chroniona i nie wolno było tego przekroczyć, ale do momentu, kiedy zabrzmi róg. Kiedy róg zabrzmi, to wtedy Bóg mówi, a teraz wchodźcie. Ale czytamy werset 19. Głos rogu brzmiał coraz głośniej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. I gdybyśmy dokładnie cały ten fragment studiowali, zobaczymy, że lud stał z dala. A miał wejść. To już był czas, kiedy Bóg powiedział, że mają wejść. Ale stał z daleka. Więc zechciejmy tak skrótowo porównać te dwie postawy. Oto postawa Mojżesza, który, jakbyśmy czytali wcześniejsze, późniejsze fragmenty, tak bardzo pragnął Bożej obecności, tak bardzo pragnął po prostu Boga, po prostu się z Nim spotkać. On wiele razy wchodził na górę i wychodził. Ja sobie studiowałem dokładnie te fragmenty, wychodzi mi, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 6 razy. Wszedł na górę i z powrotem, w krótkim odstępie czasu. On szukał Pana szczerze, wołał i szukał. A lud? Lud niezainteresowany Bożą obecnością. I lud mówi coś takiego, co mnie naprawdę poruszyło. Niech nie rozmawia z nami Bóg. Wcześniej może. Prosili nawet Mojżesza, ty rozmawiaj z nami. Będziemy cię słuchać. Niech nie rozmawia z nami Bóg, abyśmy nie pomarli. Niech nie rozmawia z nami Bóg.
zadowolili się pokarmem z drugiej ręki, przekazanym przez Mojżesza. Niech Bóg do mnie nie mówi osobiście. Czy ktoś z nas mógłby coś takiego powiedzieć? Czy wyszłoby to komuś z nas z ust? Niech Bóg nie mówi do mnie osobiście? Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo to jest naszym chyba pragnieniem, by Bóg mówił do mnie osobiście. Tylko wiecie co? Tu nie chodzi o słowa. Tu chodzi o czyny. Bo jeżeli my nie damy Bogu warunków i możliwości do tego, by do nas mówił, kiedy się nie zatrzymamy, kiedy nie wejdziemy w miejsce odosobnienia, kiedy nie wejdziemy w miejsce, gdzie Bóg może do nas mówić, kiedy nie będziemy mieć tego namiotu zgromadzenia prywatnego, to jest to samo, co byśmy powiedzieli: Boże, nie mów do mnie osobiście. Wystarczą mi kazania. Wystarczy mi pokarm z drugiej ręki. Wiecie, ja to słowo odebrałem jakiś czas temu w czasie postu i modlitwy. Nie mówię o tym tygodniu wcześniej. I wiem, co to słowo zmieniło w moim życiu. I wiem, jak ona wciąż zmienia mnie. Jak wciąż mnie miażdży. Jak wciąż każe mi robić rzeczy, których niekoniecznie by mi się w normalnych warunkach chciało. Ale wiem, że ja wam to przekazując, to jest pokarm z drugiej ręki. To, co teraz słyszycie, to jest pokarm z drugiej ręki. I on nic w waszym życiu nie zmieni. Ja mam tego świadomość, że to kazanie nic nie zmieni, jeśli nie zastosujemy go. Jeśli to kazanie może być tylko inspiracją, to kazanie może być tylko kierunkiem, zachętą, takim motywacją, żeby coś z tym zrobić. Ale to już jest pokarm z drugiej ręki. Więc musisz przyjść w miejsce, gdzie Bóg mówi osobiście, żeby doznać zmiany. Wiecie, jeżeli ktoś z was nie zgadza się z tą tezą, mówię teraz o tym, żeby cały lud wszedł na górę, ja się nawet nie będę kłócił, bo to nie jest tak istotne. Ten obraz do mnie bardzo mocno przemówił. Ale to jest jakby obraz, to są rzeczy, to są cienie rzeczy przyszłych. A rzeczywistością jest to, że dzisiaj na 100% jesteśmy wezwani w to miejsce. Hebrajczyków mówi: przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Przystąpmy bezpośrednio do Jego tronu, do Jego obecności. Idźmy dalej. Obraz drugi. No, nie muszę chyba tutaj mówić na zakończenie tego pierwszego obrazu, jakim efektem to się kończy. Mojżesz, Boży sługa, bohater wiary, później go tam kiedyś spotykamy na Górze Przemienienia, a lud zginął. Nie wszedł do ziemi obiecanej. Nie wszedł w miejsce swojego przeznaczenia. Obraz drugi. Postaram się krócej. Jest to miejsce, o którym wspomniałem, kiedy Ezechiel jest zaproszony, żeby po trochu wchodzić w Bożą obecność przedstawioną jako rzeka. I najpierw po kostki, potem po kolana, potem po pas. Ale celem była głębia. Celem było to, żeby znalazł się w miejscu, gdzie go nurt Bożej obecności porwie. Bo kiedy się jest po kostki, bo kiedy się jest nawet po pas, to wciąż jeszcze my możemy decydować. Niekoniecznie Duch Święty. Ale kiedy Duch Święty nas porwie, to wtedy już nasza stara natura nie ma nic do roboty. Głębia to jest cel. Moi drodzy, rzeka płynie. Dziś rzeka płynie. Pytanie, czy ja w nią wchodzę, czy stoję obok. Pytanie, czy wchodzę w rzekę Bożej obecności. Ale wiecie, tam jest polecenie. Ezechiel za każdym razem słyszy rozkaz. Kazał mi wejść. Czy rozumiecie, że dziś Bóg mówi do nas: wchodź? Bóg dziś każe mi i tobie: wchodź. Nie stój na brzegu. Tu jest dobra wiadomość dla tych, którzy, nie wiem, może są bardziej ostrożni, czy jak to nazwać, że można stopniowo, że można po kawałku, że nie trzeba od razu skakać na główkę do głębokiej wody. Po kawałku oswajać się z Duchem Świętym, zakosztować, jak jest wspaniały, zakosztować, jak jest niesamowity, ale iść,
choćby powoli, ale iść. A jaki jest efekt? Efekt pierwszej podstawy. Już zostało tutaj gdzieś przez kogoś to wspomniane. Jest to, że pojawia się życie. Pojawia się życie. Pojawia się uzdrowienie tej wody martwej. Pojawia się mnóstwo ryb, co jest mowa o wielkim żniwie dusz. Mnóstwo ryb. Słuchajcie, tu jest mowa o przepływie. Wiecie, celem Boga tak naprawdę nie jest tylko to, żebyśmy się znaleźli w Jego obecności i mieli się tam fajnie. To jest piękne, Bóg do tego tęskni. Tak, Bóg do tego tęskni. Powiem wręcz Bóg płacze, jeśli na to nie odpowiadamy. Bo chce mieć z nami relacje. Bo chce jak ze swoim dzieckiem usiąść, abyśmy się do Niego mogli przytulić. Ale to nie jest główny cel. Głównym celem jest to, abyśmy byli napełniani na kubek do przelewu, aby się przelewało na innych. To jest cel. Aby ta woda z nas przepływała dalej do tego świata. Aby przyszło mnóstwo ryb. Aby przyszło wielkie żniwo. A jeśli nie ma tego przepływu, a jeśli stoję w wodzie bez przepływu, to tak jak powiedziałem, przeradza się ono w bajero i w końcu w bagno. A wiecie, że symbolem bagna to jest oczywista śmierć. Więc moi drodzy, Bóg dziś wzywa mnie i ciebie o to, abyśmy weszli w tą rzekę wody żywej, abyśmy podeszli bliżej do płonącej góry. Mówi do nas, pukam, otwórz drzwi. Kochani, jeszcze raz chcę przypomnieć, że mówię teraz o czymś bardzo prostym, że mówię o czymś, co jest może być i powinno być naszą codziennością. Kiedy po prostu mam swoje miejsce i swój czas, kiedy zanurzam się w Jego obecność, po prostu w modlitwie, po prostu Go szukam, po prostu wołam do Niego, po prostu przeznaczam na to swój czas, całym sercem, całym sobą. Wiecie, co to znaczy całym sobą? Jesteśmy jakby z tych trzech elementów złożeni, tak nas Bóg stworzył, jako nasze ciało, dusza i duch. Nasze ciało musi być aktywne, bo po prostu tam musi przyjść. Zgadza się? Musi usłyszeć budzik. Musi go wcześniej nastawić. To jest rola ciała. Dusza. Dusza decyzję podejmuje, że to zrobi. A potem, wiecie, dusza to są emocje. Nie ma potrzeby się ich wstydzić. Wiecie, wielokrotnie, kiedy stoimy przed Panem, to reagujemy bardzo emocjonalnie. Cieszymy się, płaczemy. Ale wszystko to jeszcze to nie jest to. To prawdziwe spotkanie to jest to, kiedy zaczyna duch stykać się z duchem, którym, znaczy z Bogiem, który jest duchem. I tego już nawet nie umiem opisać, bo to jest tak intymne, bo to jest tak piękne, bo to jest tak głębokie, że tu brakuje po prostu słów. Kiedy po prostu spotykamy się z Nim. I to wszystko zmienia. Bo wtedy słyszę osobiście Jego głos. Nie przetworzony już przez kogoś. Więc moi drodzy, skoro to jest tak ważne, a z drugiej strony, skoro to jest tak piękne, to dlaczego tyle Bożych dzieci jakoś tak nieśpieszno im? Zadałem pytanie, dam kilka propozycji odpowiedzi i będziemy się modlić. Pierwsza sprawa, pierwszy powód, dlaczego ludzie, mówię bo oczywiście o Bożych dzieciach, jakoś omijają tą, jak warszawska Biblia mówi, komorę modlitwy, czy mówiąc inaczej, po prostu wejście w Bożą obecność, szukania Go, to jest po prostu brak świadomości. Po prostu w ogóle o tym nie myślą. Życie tak prędko pędzi. Wszystko jest tak poukładane jedno po drugim. Wszystko jest tak napięte, zajęci swoim życiem, swoją pracą, obowiązkami, że po prostu nie słyszą tego pukania. Albo udają, że nie słyszą. Powiem inaczej, to jest po prostu duchowe lenistwo. Druga rzecz, dlaczego ludzie nie chcą wchodzić? Bo się nie chce płacić ceny. Niechęć do zapłacenia ceny. Wiecie, jak to jest? Kiedy dociera do mnie ten
ten impuls, aby szukać Pana naprawdę. To zawsze w podświadomości, w człowieku tworzy się tak wręcz intuicyjnie wyczuwa się, że trzeba będzie zapłacić jakąś cenę. I to czasem blokuje. Najprostszą, najbardziej oczywistą ceną jest czas. To jest najbardziej oczywista, pierwsza z brzegu. Czas, bo trzeba wstać może inaczej. Może są inne ceny, może trzeba z czegoś zrezygnować. Może coś trzeba odrzucić, co się lubi. Ale ta cena, którą wydaje się nam wysoka, wiecie, tak naprawdę to jest aż śmieszne. Bo kiedy zaczniesz, po prostu kiedy zaczniemy, kiedy wejdziemy w to, zakosztujemy, jakie to jest niesamowite, jakie to jest po prostu, ach, brakuje słów. To spotkanie z Nim, jak to jest ekscytujące. Wiecie, to ta cena jest po prostu śmieszna. To tęsknimy do tego, kiedy znowu będę miał okazję. Tęsknimy do tego, kiedy przyjdzie następny dzień, kiedy będzie następny poranek. To jest aż niepoważne, żeby myśleć w kategoriach ceny o swoim czasie, ale trzeba zakosztować. Kolejną rzeczą, która może blokować, to jest po prostu strach. Oni się bali ognia, bali się wody. Ten strach, moi drodzy, w naszym przypadku, opieram teraz to, co mówię, może czasem na rozmowach jakichś indywidualnych, duszpasterskich, że ludzie po prostu się boją. Boją Ducha Świętego. Boją się, jak to wszystko wyglądać będzie. Co to w ogóle jest? Jak to jest to mówienie językami, to napełnienie Duchem Świętym? Inni boją się wręcz, że kiedy będą szukać Ducha Świętego, kiedy będą szukać relacji z Nim głębszej, to może to pójść w jakimś złym kierunku. Że może zostaną gdzieś odciągnięci na niebezpieczne tory. Że zostaną, nie wiem, powiem już mocno zwiedzeni. Słuchajcie, kochani, to jest absolutnie, absolutnie niemożliwe. Łukasz 11, 11 i dalsze. Każdy z was, przepraszam, który z was, ojców, gdy syn go poprosi o rybę, zamiast ryby da mu węża. Albo gdy poprosi go o jajo, da mu skorpiona. Kochani, nikt z ludzi normalnych nie da swojemu dziecku coś, co go skrzywdzi, kiedy on go prosi o coś dobrego. Jezus podsumowuje, skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go o to proszą. Moi drodzy, więc ten strach jest irracjonalny. On pochodzi od diabła tak naprawdę. Bo tylko on chce nas zatrzymać przed tym, żeby w to wejść. Kochani, kolejną rzeczą, która jest elementem tego strachu, to wiecie co? To jest to, że czasem ludzie się boją, że Duch Święty, jak zacznie do nich mówić, jak rzeczywiście zaczną być w Bożej obecności, jak rzeczywiście zaczną słyszeć Jego głos, to się boją, że im poprzewraca ich wygodne życie. Że im powywraca to, ten status quo, to wygodnictwo, którym są. Się boją, że Duch Święty zażąda zbyt wielkie ofiary. Boją się, że zbyt wielkie służby od nich Duch Święty zażąda. Powiem, że to jest równie głupie myślenie. Dlatego, że nie ma większego szczęścia. Nie ma większego szczęścia, jak po prostu słyszeć Jego głos i być Mu posłuszny. Nie ma większego szczęścia, jak po prostu usłyszeć Jego głos i to zrobić. Po prostu to jest niczym nieporównywalne. Więc przed tym powstrzymywać może tylko diabeł. Ten strach nie pochodzi od Boga. Kolejny powód już poza strachem, dlaczego ludzie czasem boją się wchodzenia w Bożą obecność, to jest po prostu błąd rozumowania w kwestii świętości. Posłuchajcie mnie uważnie. Jeśli ktoś żyje w grzechu, świadomie, po prostu świadomie żyje w grzechu, to pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, to jest pokuta. To jest wyznanie i odwrócenie się od niego. A nie udawanie, że niczego nie ma. Nie udawanie, że jest wszystko okej i podnoszenie rąk do góry. To jest oczywiste.
To jest mega oczywiste. Ale słuchajcie, kochani, błąd rozumowania polega na tym, że diabeł nas ciągle będzie oskarżał, że jesteśmy nieświęci, że nie jesteśmy na tyle jeszcze niedoskonali, że nie możemy wejść w Bożą obecność. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli jesteś szczery, jeżeli krew Chrystusa jest na tobie, to nie ma potępienia. Mówiłem już wielokrotnie o tym w zeszłym roku. Jeżeli jesteś w Nim, to krew Jezusa jest na tobie i jesteś święty. I możesz, powinieneś zbliżać się do Niego. A kiedy się będziesz zbliżał? A kiedy się zbliżamy, to dopiero Duch Święty nam będzie pokazywał, co jeszcze, co jeszcze. Im bliżej źródła światła, tym więcej widać plam. Tych plam, tych błędów, tych grzechów nie zobaczysz, nie wchodząc tam. Stając z daleka, nie będziesz tego w ogóle świadomy. Wiecie, kiedy Mojżesz zorientował się, że powinien sandały z nóg zdjąć? Oczywiście to jest obraz, kiedy podszedł. Kiedy podszedł do gorącego krzaka, kiedy podszedł tuż do Bożej obecności, to wtedy dopiero usłyszał: zdejm sandały. To jest pewien obraz, ale myślę, że rozumiecie, że prawdziwe oczyszczanie, ten proces oczyszczania następuje w Bożej obecności, nie poza nią. Poza nią to tego w ogóle nie widzimy. I ostatnia rzecz, najważniejsza. Zostawiłem ją na koniec. Dlaczego ludzie nie wchodzą w Bożą obecność? Brak głodu. Brak pragnienia. Brak głodu. Większość z was jest rodzicami. Niektórzy mają to na bieżąco, aktualnie. Niektórzy pamiętają, jak próbowaliście nakarmić dzieciaka takiego, nie wiem, rocznego, półtorej, czy tam może i więcej, który po prostu nie chce jeść, który jest takim niejadkiem. Nie wiem, sadzasz go tam w jakimś foteliku, dajesz śliniaczek i próbujesz go tą kaszką karmić, a on pluje. Efekt jest taki, że nie zje, cały śliniaczek i ciuszki zaplute, stół i pół pokoju, a on i tak nie zjadł. Taki jest efekt, kiedy na siłę mu próbujesz coś wcisnąć. Wiecie, w duchowym aspekcie jest to samo. Jeśli ktoś nie ma głodu, który nie ma pragnienia, to nie wciśniesz mu nic. Więc moi drodzy, moim gorącym pragnieniem, moją modlitwą, od dawna, ale od kilku miesięcy to się przeradza już w coś, co jest takim, nie wiem, krzykiem, wołaniem, błaganiem Boga: daj głód. Daj głód mi, daj głód naszemu zborowi, daj głód Twoim dzieciom. Po prostu, bo bez tego nie ruszymy. Mówiłem o tym wcześniej, myślę, że pamiętacie, że przeznaczyliśmy sobie każdy wtorek wraz z liderami, aby być w poście i w modlitwie o głód. I mam nadzieję, że wielu z was dołączacie do tego, do tych wtorków, kiedy po prostu poświęcamy ten czas w miarę możliwości, aby wołać do Boga o głód. Mojżesz, kiedy nawet był w stosunkowo dobrym miejscu, to najpierw, słuchajcie, Bóg mu mówi: wejdź wyżej. To jest Boży rozkaz, to jest Boże polecenie. Bóg mu mówi: wejdź. Ale kiedy wszedł, kiedy przebywał w Bożej obecności 40 dni, kiedy jego twarz promieniała, że patrzeć na niego lud nie mógł, to po jakimś czasie, skracam to bardzo, on sam Boga prosi. Już nie czeka na kolejne polecenie. Tu widać ten wzrastający głód. Tu mówi: Boże, ja chcę widzieć Twoją chwałę. Wiecie, o co on prosi? On chciał widzieć po prostu Boga fizycznie. I Bóg się wcale na niego nie pogniewał. Tylko dał mu instrukcję, jak to ma zrobić. Mówi: stań przy mnie, tu jest miejsce. Stań przy mnie, tu jest miejsce. Obok mnie, w Bożej obecności. A potem jest coś więcej. Bóg mu wskazuje rozpadlinę skalną. Gdzie skała to jest oczywiście symbol Jezusa, prawda? Ale jest różnica stać obok skały, nawet na skale, albo w środku. Rozpadlina to jest jakieś zagłębienie, to jest jakaś szczelina, to jest może jakiś element, nie wiem, jaskini. Coś w każdym bądź razie, co powoduje, że już jesteś wewnątrz.
jeszcze osłonięty Bożą ręką. Skała, jesteś w środku, osłonięty Bożą ręką. Taka bliskość, taka obecność. I wiecie, tam potem 34 rozdział mówi, że wtedy właśnie Pan przeszedł obok niego, a Mojżesz zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winy i występek i tak dalej. Tam dalej również mówi, że będzie kara za grzech, że karzący i tak dalej, nie pobłażający grzechowi, ale nacisk jest zdecydowanie na to, że Bóg jest miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu. Wiecie, co to jest za objawienie? Tego wcześniej nie było. Wtedy raczej lud doświadczał tego, że był sąd. Oni wcześniej po sytuacji ze złotym cielcem przeżyli Boży sąd. Tego wcześniej nikt nie wiedział. Kiedy Mojżesz dowiedział się takich rzeczy? Kiedy Mojżesz dowiedział się coś, co zmieniło jego życie, jego patrzenie na Boga, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, nieskorym do gniewu, bogaty w łaskę, chętnie przebaczającym? Kiedy się dowiedział? W Bożej obecności. Wtedy, kiedy był najbliżej, kiedy był ukryty w szczelinie skalnej. Wtedy ma objawienie. Moi drodzy, Bóg, kończę, Bóg wzywa nas do siebie, do spędzenia czasu z Nim. Nie tylko do przelotnej modlitwy, ale po prostu do tego, byśmy na poważnie szukali Jego obecności. Bo wtedy, kiedy tam jesteśmy, wtedy On daje nam objawienie. Wtedy On daje się nam poznać. To element poznania, wiecie, to jest temat na odrębną kazanie. To jest niesamowite. Pytanie, czy znasz Boga? Czy znam Boga tak naprawdę? Osobiście. Ale to jest tak bardzo ważne. Bo przyjdzie czas, kiedy będzie weryfikacja. Tych 5 głupich panien usłyszały te słowa: nie znam Cię. Nie znam Cię. Moi drodzy, co było błędem, czy głupotą tych panien, czy grzechem tej części oblubienicy? Co one takiego złego zrobiły? Nie czytamy o niczym innym, jak tylko o tym jednym błędzie, że nie kupiły oleju. To był podstawowy i może jedyny błąd, że nie zatroszczyły się o olej. Nie zatroszczyły się o obecność Ducha Świętego. Nie zatroszczyły się o to, by przychodzić do swojego prywatnego namiotu zgromadzenia i kupować olej. I tak to się zakończyło. Moi drodzy, tamta spóźniona rada tej mądrej części jest: idźcie, kupujcie olej. No tak, za późno. Ale chodzi o to, o ten słowo kupujcie. Kupując, płacimy cenę. Mówiłem wcześniej o tym. Dlaczego te głupie panny tego nie zrobiły? Nie wiem. Może zbyt zajęte codziennością, zabiegane. Może właśnie ceny nie chciały płacić. Może czegoś się obawiały, czegoś nie rozumiały. Może czuły się niegodne, by to robić. A w końcu może po prostu prozaiczny brak głodu. Może jeszcze coś innego. Jakkolwiek, kochani, efekt tragiczny. Efekt tragiczny. Moi drodzy, chciałbym, to jest moim pragnieniem, modlitwą i błaganiem, aby Bóg nam dał głód, abyśmy byli wśród tych, wśród tej grupy ludzi, cały zbór, każdemu z was to życzę i samemu sobie szczególnie, abyśmy byli tymi, którzy zabiegają o Bożą obecność, którzy szukają jej codziennie, którzy pozwalają się Mu przemieniać, którzy pozwalają, by On do nas mówił bezpośrednio i słyszeli Jego głos. Bo On przychodzi. Moi drodzy, i oblubienica, która jest przygotowywana na Jego przyjście. Wiecie, ja się nie zgadzam z takim czasem powszechnym mówieniem, gadaniem, że Kościół dzisiejszych czasów jest, nie wiem, zły, letni, do niczego i tak dalej. To nie jest prawda. Kościół jako oblubienica, Duch Święty ją przygotowuje jako czystą, świętą,
jako rozmiłowaną w Jezusie, jako tą, która za Nim tęskni, taką niesamowitą oblubienicę, pełną chwały, pełną Jego obecności, pełną zwycięstwa, Duch Święty przygotowuje. Myślicie, że Duch Święty sobie nie da rady? Jest Bogiem. On taką oblubienicę przygotowuje i taki Kościół jest przygotowywany. Pytanie tylko, czy ja będę w jej szeregach.